Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie jak zawsze w poniedziałek o 20 na naszym bezpłatnym szkoleniu. Dzisiaj spotykamy się jak zawsze w grupie Smart Teachers na Facebooku i będziemy przygotowywać się do pierwszych lekcji po feriach, więc przed nami temat webinaru 9 genialnych ćwiczeń online, oczywiście do wykorzystania na pierwszych lekcjach po feriach. Zanim zaczniemy, napiszcie proszę w komentarzu, czy wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o dźwięk i obraz. Ja nazywam się Klaudia Rogalska, dla osób, które są dzisiaj nowe, i poprowadzę tutaj to szkolenie jak w każdy poniedziałek o 20. Pomagam nauczycielom właśnie we wprowadzeniu nowoczesnych technologii, wykorzystaniu ich również w kreatywny sposób na zajęciach. Już sobie włączam Wasze komentarze. Widzę, że są pierwsze osoby. Witacie się w komentarzu. Dobry wieczór. Wszystko jest ok. Super. Dobra. Sprawy techniczne wszystkie działają. Już udostępniam moją prezentację. Ok, tak jak powiedziałam na początku, przed nami dzisiaj 9 genialnych ćwiczeń online na pierwsze lekcje po feriach. Może wyjaśnię, skąd wziął się ten temat genialnych. Mianowicie miałam tutaj na myśli ćwiczenia, które nie są do wykorzystania tylko jednorazowo, czyli wszystkie, jakby temat webinaru jest oczywiście dotyczy ćwiczeń po feriach, natomiast wszystkie ćwiczenia, które przedstawię, będą na tyle uniwersalne, żeby wykorzystać je również do innych zajęć, do innych aktywności z okazji na przykład zbliżających się świąt wielkanocnych, czy też jakichś uroczystości, ale także przy powtórce każdego działu tematycznego czy słownictwa. Jeszcze zanim przejdziemy już do kwestii ćwiczeń, oczywiście zapisujemy się na listę webinar.risingtrainteachers.pl. Pod tym linkiem znajdziemy stronę zapisu na szkolenia poniedziałkowe. Bardzo dużo cały czas pojawia się pytań odnośnie tych zapisów, dlatego osoba, która zapisze się raz na webinar, na tę listę, będzie otrzymywała linki w każdy poniedziałek o 10 z przypomnieniem o tym, że webinar odbywa się o 20, a także we wtorek ze wszystkimi dodatkowymi materiałami, czyli zwykle jest to plik PDF bądź notatka wizualna i certyfikat oraz link do nagrania. Więc tak to działa. Nie trzeba się zapisywać co poniedziałek na listę, żeby otrzymywać te materiały. Natomiast na grupie tutaj Smart Teachers w grupie wszystkie webinary są dostępne i można je oglądać. Nie przesyłam natomiast tutaj w grupie tych dodatkowych plików. Dobrze, więc przechodzimy. Tutaj widzę, że jest Was coraz więcej, więc zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie, które też pojawiło się wczoraj również w wiadomości, w newsletterze, a także na moim Facebooku i Instagramie, w którym informowałam o tym, że można bardzo łatwo i szybko wykorzystać koło losujące z pytaniami, żeby rozgrzać uczniów po feriach. Dajcie proszę znać, czy korzystaliście z tego ćwiczenia tutaj na czacie, czy udało Wam się napotkać na to ćwiczenie wcześniej, a może przygotowaliście podobne, a ja przejdę do omówienia też tego ćwiczenia. Tak więc na Wordwall stworzone jest koło losujące z 15 pytaniami. Tutaj będę też pokazywać w tej prezentacji linki, które będzie można po webinarze też w tym pliku PDF pobrać. I jak klikniemy na link, to po prostu pojawi nam się od razu ćwiczenie w tej stronie, na tej stronie zewnętrznej. Tak więc mamy tutaj koło losujące, które zawiera 15 pytań. Uczniowie losują koło losujące, wybierają pytanie
i udzielają na nie odpowiedzi. Uczeń, który odpowie na nie, udzieli odpowiedzi, może wylosować pytanie dla kolejnego ucznia z klasy i to pytanie, które już było, można usunąć, a można po prostu zostawić, jeśli na przykład chcemy, żeby inni uczniowie też na nie odpowiadali. Jak pracujemy z jednym uczniem, to wtedy możemy te pytania usuwać. Drugi wariant tego ćwiczenia, żeby je jeszcze bardziej tutaj rozbudować, polega na tym, że uczniowie pracują wtedy samodzielnie, tak więc na przykład, kiedy wysyłamy uczniom zdalne zadania, bądź chcemy, żeby wszyscy uczniowie w klasie pracowali jednocześnie, bo w przypadku pierwszej wersji tego ćwiczenia uczniowie będą pracować, będą czekać, aż inni odpowiedzą na to pytanie, więc korzystamy z narzędzia Vocaru i prosimy uczniów o nagranie swojej wypowiedzi. Tak więc uczeń teraz losuje swoje pytanie. To pytanie, które wylosuje, jest jego zadaniem i nagrywa swoją odpowiedź wykorzystując narzędzie vocaru.com. Tutaj się nie trzeba logować, wystarczy, że naciśnie ten czerwony mikrofon, nagra teraz krótką swoją odpowiedź, naciśnie stop, następnie save and share i pobieramy link, który możemy kolejno wkleić na czacie, jeśli prowadzimy lekcje online na żywo i wykorzystujemy ten wariant ćwiczenia, bądź dodatkowa opcja to stworzenie Padleta. Tutaj jest przygotowany taki Padlet przykładowy, natomiast można oczywiście stworzyć swój Padlet i wtedy uczniowie za pomocą narzędzi w Padlecie mogą takie koło losujące, mogą taką swoją wypowiedź tutaj dodać, czyli dodaj wpis, tutaj może być też opis, na przykład Kasia, że robi to zadanie Kasia, wkleja swój link i klika zapisz. Może też tutaj uczennica, uczeń napisać pytanie, na które musiał udzielić odpowiedzi. Dzięki temu nasi uczniowie będą mogli odsłuchać swoje wiadomości nawzajem, czyli wszyscy będą mieli takie dodatkowe zadanie, bo tutaj można dodać kolejne pytanie szczegółowe, na przykład uczniowie mogą komentować, dodać kolejne pytanie szczegółowe albo skomentować tą wypowiedź ucznia, więc mamy jakby taki również dodatkowy wariant. Jeśli korzystamy z tego Padleta, to również jest możliwość wykorzystania tego koła losującego bez narzędzia zewnętrznego vocaru.com, ponieważ Padlet, jak klikniemy tutaj na ten plusik różowy, będzie miał również opcję nagrywania dźwięku wewnątrz Padleta, czyli uczeń tylko klika tutaj głos, trzy kropeczki i głos i następnie ma już tutaj narzędzie, gdzie może wykorzystać ten mikrofon, nagrać swoją odpowiedź, zachować ją. I tutaj już widzimy, że nam się taka odpowiedź nagrała, więc to też może być wewnątrz tego Padleta. Jak uczniowie będą chcieli odsłuchać albo nauczyciel będzie chciał odsłuchać wiadomość, to klika na ten czerwony mikrofon, nagra wybraną wiadomość i może ją odsłuchać. Tutaj mamy Vocaru, a tutaj mamy tą wewnątrz Padleta. Ten mikrofon, nagrać swoją odpowiedź, ten mikrofon. W ten sposób to działa. Dodatkowym ćwiczeniem, które wariantem jakby tego koła losującego jest praca w parach lub grupach, natomiast tutaj podczas lekcji online trzeba by było pracować w Zoomie albo stworzyć breakout roomy w Google Meet i podzielić uczniów na podzespoły. Dzięki temu uczniowie będą mieli jeszcze więcej takich możliwości do tego, żeby zadawać sobie te pytania, udzielać na nie odpowiedzi, a później po wróceniu do głównego spotkania będą mogli zdawać relacje z tego, co się dowiedzieli od kolegów, koleżanek. I ostatni wariant to jest wypowiedź pisemna, czyli to samo robimy z kołem losującym, co z
nagrywaniem odpowiedzi, z tym, że w tym wypadku uczeń będzie zapisywał swoją odpowiedź po prostu albo w dokumencie Google, albo na tablicy, albo na czacie. Kolejne ćwiczenie to chmury wyrazowe, które możemy wykorzystać na wiele sposobów. Chmury wyrazowe w przypadku takich ćwiczeń zajęć uniwersalnych są bardzo fajnym ćwiczeniem wprowadzającym do na przykład dłuższej wypowiedzi ustnej, dłuższej wypowiedzi pisemnej, do zadawania sobie pytań nawzajem, czyli do takiej pracy w parach, w grupach. I mamy do tego też bezpłatne narzędzie, które możemy wykorzystać i nasi uczniowie mogą otworzyć to narzędzie, ten link, który im prześlemy na czacie, na swoich komputerach i stworzyć chmurę wyrazową, która będzie składała się z kluczowych słów, które opisują jakiś wybrany temat. W przypadku tych zajęć po feriach, ja tutaj proponowałam temat związany właśnie z tą przerwą świąteczną, natomiast tak naprawdę to może być każdy inny temat. Dzięki temu uczeń sobie wprowadza takie ćwiczenie przed tym ćwiczeniem docelowym, czyli ma możliwość się rozgrzać, też zadbać o słownictwo, wyszukać to, czego potrzebuje, zastanowić się, co będzie stanowiło jego podstawę później do tego, żeby właśnie napisać jakiegoś krótkiego maila, czy nagrać właśnie dłuższą wypowiedź. I w ten sposób zapisuje słowa, które mają być później zawarte w tej jego pracy. Jeśli chodzi o to narzędzie, jest ono bardzo intuicyjne. Możemy tutaj, korzystając z listy słów, wpisać dowolne słowa, edytować je i wpisywać swoje. Tak więc bardzo łatwo tutaj sobie będziemy edytować te chmury, natomiast mamy też możliwość wybrania tutaj kształtu, w jaki sposób taka chmura wyrazowa ma wyglądać, czy ma być to na przykład w formie gwiazdy, czy też jakiegoś innego symbolu. To też uczniowie bardzo lubią, bo nie jest to wtedy takie same właśnie wyrazy, tylko ma to jakiś kształt. Dodatkowe kolory, oczywiście tematy, czcionki, tutaj wszystko można wybierać. Natomiast z tego miejsca, kiedy uczniowie już stworzą taką swoją chmurę wyrazową, mogą ją po prostu pobrać jako zdjęcie i wkleić znowu, albo wyświetlić na swoim ekranie, udostępniając ekran, albo znowu wkleić do Padleta i tam uczniowie mogą się tym pochwalić, no albo nam wysłać w inny sposób, w zależności od tego, jak tutaj pracujemy, czy przez Google Classroom, czy bez żadnego innego narzędzia, czy też jako właśnie udostępnianie ekranu, tak, podczas lekcji na żywo. Takie chmury wyrazowe mogą również posłużyć jako dodatkowe ćwiczenie, czyli uczniowie tworzą chmury, a następnie zadają sobie nawzajem pytania o to, co te słowa oznaczają. Dzięki temu mogą też opowiedzieć swoim koleżankom, kolegom z klasy o tym, jak spędzili ten wolny czas i jak się tutaj, co tam się u nich wydarzyło. Ok, idziemy dalej. Jeśli w międzyczasie też pojawią się jakieś pytania odnośnie tych ćwiczeń albo coś, co tutaj mówię, będzie niejasne i trzeba pokazać jeszcze raz, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Na razie widzę, że nie ma żadnych pytań, albo mi się coś tutaj nie wyświetla. Jeszcze zobaczę sobie tutaj. Ok, widzę, że... Zrobiłam w 8 klasie, ok, ten word wall, super. Dobra, widzę, że na razie nie ma żadnych pytań, więc idziemy dalej, bo mamy dzisiaj sporo tego. Więc tak, Flipgrid Show, kolejne narzędzie, to wykorzystanie narzędzia Flipgrid. Dajcie znać w komentarzu, czy korzystacie z Flipgrid w swoich lekcjach, albo chociaż czy
czy po prostu wiecie, w jaki sposób korzystać z tego narzędzia, bo to jest ważne w przypadku tego zadania, bo ja tutaj teraz nie będę też opowiadać, jak stworzyć krok po kroku takie zadanie, ponieważ robiłam już webinar na ten temat, więc jeśli ktoś nie zna narzędzia, a spodoba mu się to ćwiczenie, to można wrócić do webinaru o Flipgrid, natomiast to ćwiczenie właśnie wymaga tego, żeby wiedzieć, w jaki sposób to zadanie dla ucznia przygotować. Także dajcie znać, czy znacie Flipgrid. Nie znam, nie korzystam, korzystałam, ok. Nie. Tu piszecie, że nie znacie. Ok. Dobrze, więc generalnie Flipgrid jest narzędziem, które pozwala nam nagrywać krótkie wideo, wcześniej przygotowując dla ucznia szczegółowy opis, na jaki temat to wideo ma zostać nagrane. Uczniowie do tego wideo mogą dodawać dodatkowe zdjęcia, prezentacje swoje, pisząc na białej tablicy, tekst i tak dalej. Całe narzędzie jest bezpłatne, wymaga od nauczyciela zalogowania się, zarejestrowania swojego konta i stworzenia dla ucznia zadania. Jest również możliwość stworzenia klasy i dodania tam uczniów, ale nie musimy tego robić. Natomiast, żeby uczniowie skorzystali z tego narzędzia, potrzebują mieć adres Gmail lub inny adres mailowy po to, żeby oddać nam zadanie, ponieważ my udostępniamy uczniom zadanie, uczniowie je wykonują i zwracają, dzięki temu my na swoim koncie będziemy mieli to zadanie do wglądu i do skomentowania. Żeby skorzystać z tej propozycji, do czego bardzo zachęcam, bo Flipgrid jest wspaniałym narzędziem, szczególnie do tej właśnie edukacji zdalnej, to i w grupie Smart Teachers na Facebooku i na mojej stronie internetowej również znajduje się webinar o tym, w jaki sposób krok po kroku właśnie takie zadanie przygotować. Tak więc tutaj mamy gotowe zadanie już, ja je przygotowałam na swoim koncie, można z niego skorzystać, z tym, że trzeba je po prostu skopiować, bo jeśli go nie skopiujemy, to te wszystkie odpowiedzi się pojawią na moim koncie i ja będę widziała, co wasi uczniowie tutaj zrobili, więc trzeba to sobie skopiować i stworzyć swoje. I teraz w tym zadaniu uczniowie pracują z postanowieniami noworocznymi i mają nagrać krótkie, dwuminutowe wideo, w którym opowiedzą o swoim celu na kolejny rok, tutaj powinien być 2021, oraz w jaki sposób osiągną, czyli krótko w trzech, czterech zdaniach, bo dwie minuty to wiadomo, że krótko, mają opowiedzieć, jaki mają plan na to, żeby ten cel zrealizować. I teraz uczniowie otrzymują od nas dokładnie to, co jest teraz tutaj widoczne, czyli tu widzimy opis tego zadania, tutaj mamy jakąś tam ilustrację i przycisk nagraj odpowiedź, więc teraz uczeń klika nagraj odpowiedź i pojawia mu się informacja, żeby dołączył właśnie z Google albo z Microsoft i tutaj trzeba wybrać konto. Ja wybiorę teraz takie przykładowe konto. Więc uczeń musi się zalogować na swoje konto Gmail i nagrać dla nas taką krótką odpowiedź. Pojawi mu się teraz kamera, tak? Tutaj tak jak widać, czyli możliwość nagrywania. Może dodać do tego dodatkowe rzeczy, ponieważ może być na przykład opcja dodania jakiejś ramki, żeby to wideo sobie dodatkowo urozmaicić. Możemy również dodać karteczkę z notatką, więc tutaj wstawiamy jakiś tekst. Ok, więc również mamy takie możliwości. Kolejną rzecz, którą uczeń może dodać, to różne emotikony, które też mogą podkreślić w jakiś sposób to, o czym mówi. To sobie przesuwamy wszystko na ekran.
Następna rzecz, którą tutaj możemy dodawać w efektach, to są filtry, tekst, które gdzieś tutaj my goal będzie pomagał też uczniowi jakby przygotować to zadanie. I co tam mamy jeszcze? Tablice do, tutaj mamy opcję rysowania i tablice, na przykład jeśli uczeń będzie chciał coś wytłumaczyć, to pojawia się tutaj też obok wtedy taka tablica, w której można coś rysować, pisać, a także mamy możliwość wstawienia jakiegoś zdjęcia, które pobierzemy z naszego komputera. Tak więc bardzo dużo dodatkowych opcji, które tutaj to wideo urozmaicą. W każdym razie uczeń, który przygotuje sobie już teraz takie wideo, klika teraz opcję czerwonego przycisku, nagrywa w tej chwili to, co przygotował, może też tutaj sobie korzystać wtedy z tych narzędzi rysowania. Następnie zatrzymujemy, klikamy strzałkę Next. Nagrywa w tej chwili to, co przygotował, może też tutaj sobie... Możemy tutaj teraz edytować to wideo, odsłuchać, zobaczyć, jak wygląda i jak skończymy, to przesyłamy niebieskim przyciskiem Submit nauczycielowi nagrane wideo. I takie nagrane wideo jest na naszym koncie Flipgrid zapisane, możemy je odsłuchać, skomentować, wysłać uczniowi również komentarz. Uczeń może pobrać kod QR, który następnie może umieścić na przykład na Padlecie i wtedy inni uczniowie sobie go zeskanują telefonem, będą mogli odsłuchać jego wideo. Może również pobrać takie wideo na swój komputer albo po prostu udostępnić link, który będzie przekierowywał od razu do tego jego nagrania i taki link również umieścić na Padlecie, na czacie, w Google Classroom, wszędzie tam, gdzie z uczniami wymieniamy się tymi informacjami. Więc tak to wygląda finalnie. Zdaję sobie sprawę, że osoby, które nie znają Flipgrid, być może jest to trochę, teraz wydaje się skomplikowane, ale jest to naprawdę bardzo łatwe, intuicyjne narzędzie. Flipgrid jest bardzo uniwersalnym narzędziem i możemy z niego korzystać właśnie do tego typu zachęcenia też uczniów do tego, żeby budowali te swoje wypowiedzi ustne, szczególnie kiedy uczymy języka obcego. Kolejna propozycja to Scavenger Hunt, którą można przygotować w wersji online na Padlecie. I tutaj zadaniem uczniów, tych najmłodszych, będzie wyszukanie po prostu obrazków w internecie. Jest to taka opcja nieco łatwiejsza, czyli zapisujemy sobie kolumny, tworzymy Padlet kolumnowy, wpisujemy tutaj wyrazy, czy też jakieś zdania, wszystko tutaj możemy, mogą być też akronimy jakieś, żeby uczeń najpierw odczytał, co ma odnaleźć i postarał się tutaj odgadnąć. I zadaniem uczniów jest, tak jak w przypadku Scavenger Hunt, wyszukać w domu tych wyrazów, czyli mamy tutaj snowflake, snowball, snowman i tak dalej. Uczeń może robić zdjęcia telefonem komórkowym i wgrać je następnie tutaj na tym Padlecie. Ten Padlet też będzie w prezentacji i można z niego korzystać, tylko najpierw trzeba go tutaj skopiować. Żeby dodać zdjęcie, przesyłamy po prostu z komputera swojego zdjęcia albo robimy zdjęcia klikając tutaj na ikonkę aparatu kamerą z laptopa, albo wersja prostsza. Uczniowie wyszukują w internecie, tutaj mamy opcję wyszukiwania, wpisując wyraz, wyszukują w internecie po prostu grafiki. Ok, więc możemy taką rzecz również znaleźć bez korzystania z tego telefonu i robienia zdjęć
w domu. Natomiast oczywiście ta wersja ze zrobieniem zdjęć jest dużo bardziej angażująca uczniów, bo muszą stać od komputera, muszą poszukać. Bardzo fajnie jest też tutaj dodać limit czasowy, wyświetlić limit, czy też stoper, który będzie odliczał ten czas, coś nam się tutaj nie wgrało. I dzięki temu uczniowie będą mogli też się trochę pobawić online. Kolejną opcją tworzenia scavenger hunt jest po wyszukaniu tych obrazków ułożenie zdania z tymi wyrazami, czyli tutaj w opcji komentarzy czy też dodatkowych wpisów uczniowie mogą utworzyć zdanie, które będzie zawierało jakieś to słowo właśnie z tej kolumny, albo jeśli bawimy się właśnie w robienie tych zdjęć i wgrywanie tych zdjęć tutaj w Padlecie na żywo, wtedy z uczniami, to mogą też sobie nawzajem uczniowie tutaj komentować te swoje zdjęcia, czy też dodawać kolejno pytania. Okej, co teraz tutaj mamy na czacie? 3, 10, Flipgrid, trzecie omawiane. Okej. A nie wiem, które, chyba trzecie. W sumie jest 9 narzędzi. 9 ćwiczeń, przepraszam. Kolejne ćwiczenie to mapa marzeń, którą możemy stworzyć wykorzystując Jamboard. Jeśli chodzi o to ćwiczenie, to mamy też przygotowaną przykładową tablicę Jamboard i możemy przygotować w następujący sposób. Oczywiście to są moje propozycje, więc jak najbardziej może być to tylko inspiracja, a cała otoczka tego, jak poprowadzić zajęcia, to na pewno każdy dobierze do swoich uczniów. Dla moich uczniów działało coś takiego, gdzie tworzymy mapę marzeń, wykorzystujemy Jamboard, ponieważ jest bardzo łatwo taką mapę marzeń stworzyć w tym narzędziu. I żeby uczniom pomóc też zaplanować tę mapę marzeń, wypisujemy sobie kategorie, które mogą im pomóc w jakiś sposób określić cel, który mają na ten kolejny rok. Więc wyróżniłam tutaj kategorie edukacja, rodzinę, nowe umiejętności, zdrowie, czas wolny, nawyki, hobby i przyjaciele. I zadaniem ucznia jest przygotować po jednym celu z każdej tej kategorii. To nie musi być oczywiście jakoś bardzo tutaj co miałoby skłonić jakoś ucznia do jakiegoś przeżywania, czy też jakiejś tutaj takiego nadmiernego myślenia na ten temat, ale żeby go gdzieś pozwolić tutaj nakierować na to, żeby właśnie coś takiego przygotować. Następnie każdy uczeń ma przygotowaną w jednym pliku białą tablicę ze swoim imieniem, tak? Więc możemy sobie przygotować też taką drugą tablicę z imieniem kolejnego ucznia i każdemu taką tablicę przygotować, albo uczniowie mogą też sami sobie taką tablicę tutaj przygotować. I ich zadaniem jest umieścić zdjęcia, które będą określały w jakiś sposób ten kierunek realizowania tego celu, który sobie przygotowali na kolejny rok. I teraz w przypadku tablicy Jamboard mamy bardzo fajne narzędzie, ponieważ mamy dodaj obraz. I wewnątrz nie musimy tak naprawdę mieć żadnych zdjęć, ponieważ wewnątrz tego narzędzia w wyszukiwarce możemy sobie takie wyrażenie, na przykład jak bieganie, że ktoś chce na przykład biegać, czy zadbać o sylwetkę, czy uprawiać sport, znaleźć i po prostu wkleić do tej tablicy. Tak więc bardzo szybko i bardzo łatwo możemy tutaj takie ćwiczenie przygotować. Następnie uczniowie mogą również dodać tekst, który będzie w jakiś sposób tutaj nakierowywał też ucznia, który będzie później dodatkowo pytał o to, co tutaj na tej tablicy się znajduje, więc może też sobie tutaj dopisać jakiś tekst, ale nie musi.
I takie gotowe plansze mogą być też bardzo fajnym ćwiczeniem, które będzie kolejno dawało nam taką możliwość do pracy, na przykład w parach, gdzie uczniowie będą zadawali sobie nawzajem pytania odnośnie tych zdjęć i odgadywali te swoje cele. Mogą być też to ćwiczenia, które pomogą uczniom ułożyć wypowiedź ustną i opisać każdy z tych swoich celów na kolejny rok. Następnie, kiedy mamy na przykład takich uczniów więcej, ja na przykład pracuję tylko indywidualnie, więc nie będę miała tych plansz tak dużo, natomiast w przypadku klas możemy stworzyć nawet całą tablicę tych, czy to w Padlecie, czy pobrać później taką mapę marzeń jako plik PDF, ponieważ z Jamboard możemy pobierać wszystkie tablice jako pliki PDF i utworzyć z tego album, tak? Więc dzięki temu też zachowamy sobie to na dłużej. No i na koniec roku, czy też za jakiś czas możemy do tego wrócić i zapytać uczniów również o to, w jaki sposób te ich cele się tutaj zrealizowały. Okej, patrzę jeszcze na pytanie. Na Padlecie ze Scavenger Hunt może pracować kilka osób. Tak, trzeba udostępnić Padlet uczniom za pomocą linku, tak jak jest tutaj udostępniony też w tej prezentacji, czyli taki link trzeba uczniom przesłać. Kolejna propozycja to propozycja na ćwiczenie pisania, czyli tutaj bardziej albo na zadanie domowe, albo na lekcję z określonym czasem, tak? Bo dobrze jest właśnie określić czas, ile uczniów mają czasu na zajęciach, jeśli piszemy, na to, żeby zapisać swoją propozycję. I tutaj wykorzystujemy prezentację w Google Slidach. I w przypadku tej prezentacji, tutaj jest przygotowana taka przykładowa prezentacja, to są gotowe slajdy ze strony slidesmania.com. Jeśli ktoś pracuje z Google Slide i potrzebuje gotowych prezentacji, to na tej stronie właśnie można takie cuda znaleźć. I tutaj zadaniem uczniów jest wybrać swój slajd, ponieważ tutaj mamy slajd powitalny. Czyli znowu udostępniamy uczniom tylko jeden link i jeden dokument i wszyscy pracują jednocześnie na jednym dokumencie, oczywiście na swoich komputerach. I teraz mamy tutaj plan tego, co trzeba zrobić w tym ćwiczeniu. Znowu jest tutaj propozycja wybrania swojego celu, oczywiście tutaj może być dowolny inny temat. I odpowiedzieć należy na trzy pytania, dlaczego ten cel akurat jest dla Ciebie ważny, jaka jest Twoja motywacja i jaki jest Twój plan, żeby go zrealizować. I na te trzy pytania może być tutaj też oczywiście przykładowy taki slajd, który będzie pomagał uczniom napisać. Uczniowie teraz widzą tutaj swoje imiona, każdy idzie do swojego slajdu. Mogą też tutaj być grupy, jeśli chcemy stworzyć na bazie prezentacji pracy w grupach, to również możemy taką legendę tutaj uczniom przygotować. Każdy wybiera sobie swój slajd i tutaj widzimy, mamy slajd A, uczeń wpisuje tutaj swoje imię, a tutaj uzupełnia ten tekst i może dodać również swoje zdjęcie. W przypadku prezentacji Google mamy tutaj bardzo łatwą edycję, bo klikamy tylko tutaj dwukrotnie i wpisujemy swoje imię, a tutaj możemy wpisać dowolny tekst. To wszystko się zapisuje automatycznie, więc uczniowie też nie muszą dbać o to, żeby coś tutaj się zapisało. Jak chcą wgrać swoje zdjęcie, klikają wstaw obraz i przesyłają zdjęcie ze swojego komputera. Ja tutaj nie mam chyba żadnego zdjęcia, żeby tu wgrać. I przesyłają zdjęcie z komputera, umieszczają tutaj Bitmoji, mogę wgrać, o. Umieszczają tutaj na swoim slajdzie.
Co robimy dalej z takimi slajdami? Możemy je oczywiście na tym zakończyć ćwiczenie i każdemu uczniowi później taki feedback, informacje tutaj zapisać w komentarzu, czy też w inny sposób, jak tutaj z uczniami pracujemy. Możemy oczywiście z tego również zrobić taką prezentację na lekcji, ją wyświetlić i razem z uczniami odczytać, albo znowu pobrać jako właśnie na przykład plik PDF, albo jako zdjęcie. I jeśli jako zdjęcie, to pamiętamy, że slajdy pobierają się pojedynczo i wtedy możemy je również umieścić na Padlecie jako taką wizytówkę z tej lekcji, albo właśnie jako plik PDF i zachować do kolejnych ćwiczeń. Jak udostępniamy uczniom prezentację, czyli klikam udostępnij, to pamiętamy o tym, że należy tutaj w linku kliknąć zmień i teraz każda osoba, która ma link, może edytować. Wtedy jak zaznaczymy, że może edytować, to uczeń będzie mógł nanosić tutaj zmiany. Jeśli damy tylko przyglądające, to będzie mógł tylko wyświetlać, więc to jest bardzo ważne, jeśli chcemy, żeby uczniowie tutaj swoje prace pisali. Dobra, nie ma tutaj pytań. O, przepraszam, coś tutaj udostępniłam. Ok, idziemy dalej. Ta prezentacja też jest tutaj do edycji i ona jest tutaj pod linkiem. Kolejne ćwiczenie to ćwiczenie z rysowaniem, więc taka wersja dla młodszych uczniów, gdzie mamy przygotowaną prezentację również w prezentacjach Google i uczniowie rysują albo na Jamboard, albo na kartkach papieru u siebie. Rysują według naszych wskazówek po prostu obrazki zimowe, więc tutaj możemy wyświetlić prezentację. Nie musimy wyświetlać też prezentacji, bo może być to też takie ćwiczenie ze słuchu, rozumienia ze słuchu, więc wyświetlamy uczniom pierwszy slajd i prosimy o narysowanie tego, co tutaj w tej instrukcji się znajduje. I tak uczniowie rysują sobie te swoje rysunki. Mamy tutaj 8 takich wskazówek, a na koniec podliczają punkty tego, co tutaj narysowali i sobie te punkty sumują. Tak przygotowane rysunki znowu mogą zrobić zdjęcie i wkleić na przykład na Padlecie, wyświetlić. Tutaj jest taki przykładowy rysunek, widzimy, dziewczynka rysowała na swoim tablecie i od razu mogła taki rysunek po prostu zrobić, zdjęcie, zrzut ekranu i wysłać nauczycielowi. Nawet na czacie w Zoomie można takie rysunki wysyłać. Mogą one być również później elementem pracy w parach, gdzie uczniowie będą sobie opowiadać, porównywać swoje rysunki. Jeśli wgramy je na Padlet, to można je komentować albo stworzyć w ogóle z tego pracę w parach i wtedy wyświetlić, wysłać uczniom link do prezentacji i uczniowie w breakout roomach będą sobie nawzajem tutaj dyktować te polecenia. Kolejne ćwiczenie to gra planszowa. Gra planszowa, od razu tutaj powiem, że jest to tylko szablon, ponieważ ja nie zdążyłam tej gry uzupełnić, natomiast uważam, że jest świetny, ponieważ możemy tutaj pod ten szablon podpiąć wszystkie inne zagadnienia z każdego innego tematu, słownictwa i wykorzystywać tą grę online to jest taka gra planszowa online po prostu do wielu sytuacjach. Tak jak widzimy, gra planszowa jest stworzona również w prezentacjach Google, więc znowu mamy bardzo łatwą edycję i każdy slajd, ja pokażę, jak ona wygląda ostatecznie, i każdy slajd jest przygotowany właśnie już w tej grze, więc naszym zadaniem jest tylko jakby podstawić do wzoru. Tutaj mamy kostkę, którą uczniowie rzucają, zatrzymują i później wybierają pole z odpowiedzią, tak? Czyli tutaj mamy odpowiedź 3, mamy zadanie do wykonania, klikając przycisk na dole
możemy odczytać, jaka jest odpowiedź do tego zadania i możemy tutaj zdobyć punkty na przykład za odpowiedź na każdym, za odpowiedzi na każdym pytaniu albo właśnie iść do mety. Natomiast, żeby przygotować taką grę, więc widzimy tutaj slajdy po lewej stronie, które nam pomogą taką grę przygotować, to zostawiamy tak jak jest tutaj. Na drugim slajdzie wpisujemy sobie instrukcję, ten tekst jest cały edytowalny. Następnie mamy każde ćwiczenie po kolei, czyli tutaj mamy ćwiczenie pierwsze, ćwiczenie drugie, możemy wgrać wideo, ćwiczenie trzecie i wybieramy sobie tutaj też tekst, ok, wpisujemy dowolny tekst. Ok. Możemy dodać też to Bitmoji. Ja tutaj dodawałam Bitmoji z rozszerzeniem. Więc wpiszę sobie tutaj narty. I po prostu za pomocą przeciągnij, upuść. Takie Bitmoji również mogę tutaj dodać. I przechodzę do drugiego pytania, tak? Mamy tutaj jakieś przykładowe pytanie. Obejrzyj. Możemy wgrać tutaj dodatkowo też swoje wideo, czyli tylko wstaw, film i albo wyklejamy link od razu, albo wyszukujemy na YouTube. No, jakieś pierwsze z brzegu, nie wiem, czy to 25-minutowe za długie i wstawiam po prostu wideo, które chcę, żeby tutaj uczniowie obejrzeli. W przypadku tego pytania. Mamy tutaj dużo podpowiedzi, które nam pozwolą właśnie, tam to sobie usuniemy, takie pytania tworzyć. Ok. I w ten sposób przygotowujemy wszystkie pytania, czyli znowu mamy tutaj slajd trzeci, slajd czwarty. Mogą być oczywiście tylko pytania tekstowe, tak? Nie muszą tutaj być ani wideo, ani żadne inne, więc tutaj sobie uzupełniamy do końca pytania. Natomiast w drugiej części, po tym slajdzie wygranej, mamy slajdy z odpowiedziami. Czyli tutaj mamy odpowiedź do zadania pierwszego i tak samo sobie tutaj wpisujemy odpowiedzi, tak? I uzupełniamy odpowiedzi. Nie musimy też tak naprawdę tych slajdów z odpowiedziami tworzyć, jeśli nie chcemy, ponieważ kiedy będziemy grać w tą grę online, to tutaj widzimy, że wystarczy nie klikać tego backside, tylko zamknąć po prostu ten numerek tutaj, to ćwiczenie i w ten sposób przejść dalej. Jeśli chcemy z odpowiedzią, to wtedy klikam odpowiedź i jakby odwraca mi się ta karta. Slajd, gra jest również przygotowana na szablonie ze slidesmania.com. Jest bezpłatna do pobrania dla każdego. W tej prezentacji również też jest tutaj link, który prowadzi do tej gry. Ok. Kolejne ćwiczenie, ostatnie, to jest metoda stacji dydaktycznych, którą również możemy poprowadzić online. Jak będziemy patrzeć tutaj na tę prezentację, to link do Padleta z metodą stacji dydaktycznych jest pod tym zegarem. Natomiast ta metoda stacji dydaktycznych to jest tylko propozycja z mojej strony, ponieważ te PDF-y, które są tutaj przygotowane, są w e-booku zimowym w moim sklepie i zaraz pokażę, gdzie można je nabyć. Natomiast metodę stacji dydaktycznych również możemy przeprowadzić online i wykonać takie ćwiczenie właśnie za pomocą Padleta, ponieważ tutaj wgrywamy sobie
plik PDF albo zdjęcie. Uczeń otrzymuje od nas Padlet, wyświetla i za pomocą na przykład narzędzi Zooma, jeśli pracujemy indywidualnie, może taką kartę pracy uzupełnić. Natomiast w przypadku edycji w ogóle pliku PDF, w tym e-booku zimowym również znajduje się tutorial o rozszerzeniu Kami. Jeśli nie znacie rozszerzenia Kami, to zachęcam, ponieważ tutaj można korzystać z tego rozszerzenia w celu edycji każdego pliku PDF. Ja tutaj wgram teraz tego e-booka i pokażę od razu, jak on wygląda. Tutaj już jest ten e-book rozwiązany przez moją uczennicę. OK, może być. I teraz mamy to rozszerzenie Kami. Wgrany mamy e-book z kartami pracy. I teraz nasz uczeń otwiera sobie, tutaj mamy instrukcję dla każdej klasy, ponieważ mamy trzy metody stacji, klasa 1-3, 4-6 i 7-8. I uczeń dzięki temu rozszerzeniu może edytować sobie tymi narzędziami z lewej strony, czyli wybiera tekst i wprowadza tutaj słówka. Jest to dużo wygodniejsze niż na przykład Zoom, ponieważ w Zoomie wiadomo, że jak pracujemy, to wszystkie teksty, które naniesiemy na plik PDF, one się będą zachowane, jak będziemy tą naszą kartę pracy przesuwać, prawda? Czyli nie będziemy mogli tego zapisać, chyba że zrobimy sobie zdjęcie. Natomiast w przypadku rozszerzenia Kami wszystko nam zostaje i nie musimy nigdzie się tutaj tego nigdzie przenosić dalej, po prostu mamy to w pliku PDF. Tak więc tutaj mamy podpisywanie obrazków, to dla takich młodszych uczniów, krzyżówkę, piosenkę z kodem QR o bałwanku, później jak zbudować bałwana, to dla starszych, może trzecioklasistów akurat, kółko i krzyżyk, tutaj się bawiliśmy. Dalej mamy klasy 4-6, wykreślanki, to jest tematyka typowo zimowa, tak? Zdania do ułożenia, wideo z kodem QR, tutaj jak klikniemy w ten link, to również nas przeniesie na YouTube i krótkie odpowiedzi. Pytania i pracę z uzupełnianiem, pracę w parach z uzupełnianiem, albo jeśli pracujemy indywidualnie, to wtedy tylko jedną kolumnę. No i klasy 7-8, tutaj mamy połówkowe krzyżówki, czyli znowu praca w parach i uczniowie sobie dyktują i piszą definicje tych wyrazów, których nie mają, mapy myśli zimowe, piosenka do uzupełnienia z Elzą, pisanie i speaking. Na koniec też dla tych młodszych uczniów jest przygotowanych 15 kart obrazkowych z kartami wyrazowymi, więc tak wygląda ten e-book. I znowu mamy kilka możliwości, bo możemy taką kartę pracy właśnie na lekcji indywidualnej wykonywać na przykład z rozszerzeniem Kami, bądź przygotować ją w formie metody stacji na Padlecie, bądź wydrukować, jeśli pracujemy oczywiście stacjonarnie, no to wtedy już nie ma żadnego problemu. Te karty pracy, jeśli chodzi o metodę stacji dydaktycznych, są w moim sklepie i one kosztują w tej chwili 19,90. E-book zawiera 33 karty do wydrukowania, czy też 33 w ogóle strony w tym e-booku i ma, tak jak mówiłam, 3 egzemplarze tej metody stacji. Link też do tych kart pracy znajduje się w opisie do tego wideo, nad tą transmisją. Tak więc tam możemy go znaleźć albo właśnie tutaj w prezentacji, klikając na ten przycisk. OK. Patrzę na Wasze pytania. Kami jest super. Tak, ja też bardzo lubię Kami. Jest naprawdę bardzo, bardzo ułatwia nam wszelką pracę. Jeszcze sobie tylko udostępnię
Wasze komentarze. Okej. Dobra. Okej. Czy linki tutaj zostaną? Linki będą wszystkie w prezentacji PDF, tak? Więc tak właśnie ją przygotowywałam, żeby kliknąć sobie można było tylko na te wszystkie linki, które tutaj są. I od razu one nas przyniosą, ponieważ to będzie w pliku PDF. Natomiast w przypadku tej metody stacji będzie tylko tutaj ten zegar, tak? Bo mi się tutaj ten link nie zmieścił, więc jest zakodowany ten zegar. Bardzo ciekawy pomysł, bardzo się cieszę. Dajcie znać oczywiście tak, które ćwiczenie Wam się spodobało najbardziej, może macie jakiś pomysł też, jak wykorzystać któreś z tych ćwiczeń w innej opcji, w innym wariancie, a może któreś już tutaj wykorzystywaliście i okazało się bardzo fajne. Czyli który faworyt? Można je pobrać do PowerPoint i do Google Tag. Tutaj widzę, że chodzi o SlidesMania. Tak, SlidesMania jest do pobrania w przypadku Google Slide'ów i PowerPointa, więc jak najbardziej można pracować. Bardzo, bardzo polecam pracę ze SlidesManią, ponieważ ułatwia nam przygotowanie tych wszystkich prezentacji. Zerknę jutro. Będzie szkolenie za tydzień też ze SlidesMania, tylko nie będzie stricte ze całego narzędzia, no bo tam jest bardzo dużo tych propozycji. Dzisiaj pokazałam dwa przykładowe. Natomiast będzie o choice board, będzie o tym, w jaki sposób stworzyć taką lekcję, gdzie uczeń sam wybiera trochę, czego chce się uczyć. Czyli będzie nam tutaj SlidesMania też bardzo pomocna i takie szkolenie będzie za tydzień. I będzie też pokazane właśnie krok po kroku, w jaki sposób przekierowywać sobie te gotowe szablony do naszych prezentacji, jak je edytować i tak dalej. Natomiast to jest oczywiście bardzo intuicyjne i można to też robić samemu. Świetne ćwiczenie z nagrywaniem wideo, okej. Czyli Flipgrid, tak, to ja też bardzo lubię Flipgrid. Super pomysły, dziękuję bardzo. SlidesMania Time Saver, tak jest. Writing Slides mamy. Board game, tak, myślę, że szczególnie board game dla większych grup też bardzo się tutaj przyda. Rocznego kursu i świąteczny e-book. Dużo grup z nich korzystało. Super, bardzo się cieszę, że się przydały te materiały. Tutaj znowu mamy board game i piszecie, że fajnie. Super, bardzo się cieszę, bo o to właśnie chodziło, żeby ułatwić trochę to nauczanie online, które po przerwie dla wielu nauczycieli znowu jest takim momentem, gdzie trzeba się znowu rozkręcić, prawda? Bo jak już się człowiek rozkręci, to już leci i jakoś jest, ale szczególnie po przerwie może być to znowu stresujące, zresztą widać to po Waszych wiadomościach na grupach i też takich wiadomościach, które piszecie, że był to taki znowu moment trochę właśnie stresujący i taki, co to znowu trzeba tutaj działać i robić na tych lekcjach online.
Tak jak powiedziałam, wszystkie pomysły są uniwersalne, więc można też otworzyć tak głowę na to, w jaki sposób wykorzystam je w takich kolejnych lekcjach online, tak? I zrobić z nich wieloetapowe nawet ćwiczenia, bo tak jak widzimy, można też te ćwiczenia połączyć ze sobą, Flipgrid z Padletem, czy pisanie z Flipgrid, bo może uczeń napisać, chmurę wyrazową zrobić, później z tego stworzyć nagranie wideo, później z tego zrobić pisanie, więc jakby można to wszystko ze sobą łączyć i w taki sposób tworzyć takie wieloetapowe ćwiczenia, a później tylko powielać na kolejnych lekcjach i zmieniać tylko tematykę i dodawać jakiś nowy fragment i też będzie bardzo na pewno dla uczniów to efektywne i nasze lekcje będą dzięki temu dla nich ciekawe. Okej, nie ma więcej pytań. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze szkolenie. Zapraszam oczywiście za tydzień. Dla osób, które chcą karty pracy, zapraszam do sklepu. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.